witam w kolejnym odcinku Sanatorium pod Skorupą, czyli Welcome Home Ślimatorium. A teraz coś wam pokażę. Niestety sobie dzisiaj nie pogram. Technologia przegrała z żywiołem i zalała nasze centrum dowodzenia. Odpowiem dzisiaj na zadane przez was pytania oraz dokończę prezentację sprzętu, którą zrobiłem już wcześniej. A teraz spływam. Wszystkie swoje bębny stroję na ucho, grając sobie odpowiednie dźwięki na przykład na klawiszach, albo korzystam z aplikacji Virtuoso. W następnym odcinku pokażę wam dokładnie, jak stroję swoje własne bębny. Jeśli chodzi o naciągi, to do studia zdecydowanie wolę nowe, gdyż mają dużo więcej ataku. A na jakich naciągach gram, opowiem wam za chwilę przy okazji prezentacji sprzętu. No cóż, ciężko jest mi zdiagnozować ten problem, ponieważ nie mogę tego zobaczyć. Cały patent polega na tym, że jeżeli występuje on podczas grania koncertów czy prób, czyli podczas regularnego grania, może wystarczy się po prostu lepiej rozgrzewać. No ale jeżeli występuje on podczas rozgrzewki, to zdecydowanie polecam dobrego terapeutę. Fizjoterapeutę. Oczywiście, że zdarza mi się zagrać koncert bez rozgrzewki, ale wtedy jestem pozbawiony komfortu grania od samego początku do końca koncertu. Wydaje mi się, że najlepiej rozgrzewać się przynajmniej 30-40 minut przed samym koncertem. A jak to robię? Po prostu gram wprawki 8x4, akcentowane trójki oraz paradiddle. Polecam. A jeśli chodzi o technikę gry na stopie, to jest to indywidualna sprawa każdego bębniarza. W moim przypadku to gra nogą z góry oraz z przesuwu. Można się temu przyjrzeć w poprzednim odcinku. A jak ćwiczyć? Po prostu tak samo jak ze wszystkim. Najpierw wolne tempa, potem systematycznie przyspieszać. Skoro jesteśmy już przy stopach, pokażę wam, co to za koromysło. To jedyna w swoim rodzaju hybryda pierwszej serii tamowskiej Iron Cobra HP90 i perlowskiego Eliminatora 2002. Co ciekawe, Iron Cobra z tamtego okresu była sama w sobie hybrydą modelu HP30 i HP35 Camco. Tyle, że oprócz opcji Rolling Light z pojedynczym łańcuchem, pojawiła się jeszcze opcja z podwójnym łańcuchem Rolling oraz Power Glide. Miłym zaskoczeniem była zaproponowana po raz pierwszy przez Tamę opcja wymiennych końcówek bijaków w wersji filcowej, gumowej i mojej ulubionej drewnianej. Poważną ingerencją z mojej strony była wymiana footboardu tamowskiego na perlowskiego eliminatora, gdyż jest bardziej wytrzymały i się nie łamie. Wymieniłem także zawieszenie do sprężyn, ponieważ perlowskie ma więcej możliwości. Cała reszta pozostała bez zmian. Konstrukcja HP90 to prostota i niezawodność od wielu lat. Wystarczy serwisować, czyli wymieniać łożyska oraz sprężyny. Niestety późniejsze modele były bardziej skomplikowane i robione z ciut gorszych materiałów, co powodowało większą awaryjność. To chyba wszystko już, co mogę powiedzieć o mojej stopie, a teraz zapraszam was na dalszy ciąg prezentacji mojego sprzętu. Jeśli chodzi o naciągi, to od lat jestem wierny firmie Remo. Przez kilka lat co prawda używałem na centrale Aquariana Super Kick 2, ale wydaje mi się, że w późniejszym okresie produkcji naciągi te zaczęły trochę inaczej brzmieć, co nie do końca mi pasowało. I zamieniłem go na Remo PC4. Na tomy zakładam Emperor Coated, a w wersji koncertowej Emperor Coated Vintage ze względu na większą wytrzymałość. Idealnym dla mnie naciągiem na werbel jest Ambassador Coated, ale tylko w wersji studyjnej.
Z kolei na koncertach ze względu na wytrzymałość zdecydowanie wolę Control Sound X. Na spód werbla zakładam Ambasadora Hazy, który doskonale sprawdza się zarówno w studio, jak i na koncertach. Kolejną integralną częścią mojego zestawu są mikrofony firmy Electro Voice. Za tomy odpowiedzialne są dwa modele ND44 i ND46. Do nagłośnienia talerzy używam modelu ND66. Do werbla używam modelu ND44 oraz PL35, a do stopy dwa razy ND68. Jeśli chodzi o elektronikę, to od pewnego czasu na koncertach wspomagam się modułem Yamaha DTX502, padem XP70, triggerem DT50K, opcjonalnie DT20 oraz kabelkami Fat Cables. Za doskonały odsłuch odpowiedzialne są słuchawki firmy Craft Ears. Tymczasem nasze centrum dowodzenia wraca do stanu sprzed powodzi, a mi pozostaje zaprosić Was na kolejny odcinek, w którym pokażę, jak stroić bębny w studio i jak stroić na koncerty. Kiedyś mój przyjaciel powiedział mi: ej ślimak, żadne gary nie brzmią tak jak Harley. Postaram się udowodnić, że to nie do końca prawda.